Ruszamy w dalszą drogę. Przenosimy się na Kujawy i Pomorze. Trafiamy do wsi Elgiszewo, do znajdującej się w urokliwej dolinie rzeki Drwęce osady, która jest miejscem gwarantującym bliski kontakt z naturą. Stanowi dla zmęczonych zgiełkiem tło dla atrakcji i rozrywek z dala od miasta. Czego poszukują tutaj goście? Na pewno czegoś innego, czego w normalnych, zwykłych miejskich czy podmiejskich hotelach nie ma, tak? Na pewno tutaj chodzi o to, żeby gość mógł przyjechać, być blisko natury, spędzić miło czas z rodziną, ze znajomymi, bo jesteśmy zarówno otwarci dla rodzin, jak i dla firm, tak? Bliskość natury, Natura 2000 tutaj w pobliskiej okolicy. No i przede wszystkim jakby stawiamy na jakość produktów, które tutaj jakby serwujemy naszym gościom. Zauważacie Państwo, że to jest teraz taki trend, że ludzie lubią odpoczywać poza miastem, a zarazem w bardzo komfortowych warunkach? Jak najbardziej, tak. To jest jakby widoczny trend też od paru lat zaobserwowany, tak zwane city breaki bardzo mocno się rozwinęły. Natomiast teraz jakby takie widzimy gdzieś tam village break, można powiedzieć, tak, gdzie ludzie szukają jakichś unikatowych miejsc, gdzie faktycznie można pojechać, odpocząć od zgiełku miasta i nabrać się sił na kolejne tygodnie. Atutem tego typu miejsc jest jedzenie. W Elgiszewie można odwiedzić karczmę myśliwską, która powstała z miłości do natury i jedzenia. To kuchnia pełna szacunku do produktów i staropolskich receptur. Bazą jest tradycja, która odważnie jest łączona z nowatorskim podejściem do gotowania. W menu znajdują się smakowitości z kulinarnej sieci dziedzictwa Kujaw i Pomorza. Mistrzowie kuchni pracują na świeżych produktach od lokalnych dostawców. Sami wędzą sery, wędliny, kiełbasy i rozmaite mięsa. Przygotowują konfitury i sosy, które są dopełnieniem dań. Pieką ciasta, uprawiają ogródek, z którego pochodzą zioła nadające potrawom smaku i aromatu. Tworząc menu, korzystacie Państwo z regionalnych, lokalnych produktów kujawsko-pomorskich? Tak, oczywiście. Jesteśmy w tym programie dziedzictwa kulinarnego, więc jak najbardziej staramy się wkomponować różne produkty, nasze regionalne, nasze własne, jak i ludzi, z którymi współpracujemy, do tego, żeby te dania tworzyć. Co u Państwa można spotkać w karcie, jeśli chodzi o kulinarną sieć dziedzictwa Kujawy i Pomorze? No, na pewno jedną z takich tradycyjnych zup, może od tego zaczniemy, która jest z nami już od 15 lat, jest zupa borowikowa na naturalnym zakwasie z kiszonej kapusty. Jesteśmy w otoczeniu lasów, więc generalnie jakby bronimy się tą naturą, którą mamy koło siebie, więc ta zupa dlatego tyle lat tutaj z nami jest. Jak reagują goście na takie produkty? Powiem Pani, że generalnie tendencja jakby i zainteresowanie się zdrową żywnością w Polsce cały czas wzrasta i goście naprawdę zadają coraz więcej trudnych pytań, co nas niezmiernie cieszy. I wracają, także myślę, że to, co tutaj im jesteśmy w stanie przygotować i zaserwować, po prostu spełnia ich oczekiwania. A jakie tutaj mamy rarytasy na stole? Dzisiaj dla Państwa przygotowałem kaczkę. Kaczka jest podana z jabłkami, które oczywiście są nasze, regionalne. Są skarmelizowane na miodzie. Miód oczywiście też nasz, regionalny. Do tego kluseczka śląska, modra kapusta, śliwka. Tak akurat jesień idzie, więc myślę, że dobre danie na tą porę roku. A ta wersja? Ta wersja to jest cała kaciuszka upieczona. Też jest właśnie w środku nafaszerowana jabłkami. Jest po pewnym okresie procesu technologicznego smarowana miodem, żeby skórka była chrupiąca. Czy zdarzało się, że goście przychodzili i pytali, czy w karcie są potrawy, dania z kulinarnej sieci dziedzictwa? Tak, oczywiście. Pytali. W karcie menu również mamy wyszczególnione dania, które generalnie jakby są podpięte pod dania regionalne. I jak najbardziej z ciekawością próbują. Robimy też bardzo dużo tematycznych eventów sobie tutaj u nas w ośrodku, związanych właśnie z dziedzictwem kulinarnym. Także ludzie chętnie na to przyjeżdżają, smakują i wracają. Turyści stali się świadomymi poszukiwaczami dawnych, regionalnych i lokalnych smaków.
przywiązują coraz większą wagę do tego, co autentyczne i posiadające historię. Widać potrzebę powrotu do korzeni, wybierania prostych rozwiązań. Do głosu dochodzi podejście proekologiczne, zwracanie uwagi na to, jak wygląda droga produktu od pola do stołu. Turystyka kulinarna przestaje być niszowa. Coraz częściej podróżujemy, by smakować, ale też by poznawać historię regionu, który właśnie odwiedzamy. Cóż, podróże nie tylko kształcą, ale mogą także smakować.